bo nie dyskutują, tylko praktykują po prostu. I pamiętam ostatnią wizytę Benedykta XVI. On zachęcał nas do budowania na skalę, jak gdyby, prawda? Czyli żeby to Słowo Boże po prostu wcielać w życie. I to jest jedyna odpowiedź. I dzisiaj dlaczego jest taki atak na przykład na nasz rząd? Dlatego, że nie podoba się w Unii Europejskiej jedna rzecz, że po prostu to, co robi władza, nie jest sprzeczne z nauczaniem Jezusa Chrystusa. I to jest prosta odpowiedź. I właściwie, jeżeli my będziemy tą wiarę praktykować, to nie powinniśmy mieć żadnego problemu. Po prostu w narodzie zawsze była niezwietrzała, tak już z Ewangelii, niezwietrzała sól, prawda? Czyli my musieliśmy przetrwać, ponieważ kochaliśmy Pana Boga i ja miałem na przykład takich rodziców i to z pokolenia pokolenie praktykowanie wiary to jest fundamentalna sprawa dla nas i dlatego zawsze jest nadzieja i na przyszłość, tylko musimy po prostu to robić na co dzień, bo katolików bardzo inni spróbują weryfikować, prawda? I szukają nieraz rzeczy, które po prostu być może są naszą słabością, ale to na tym nie można budować. Przecież trzeba budować i dlatego jest problem w Polsce, ponieważ tutaj przed północą co nie łapani powiedziała, żeby na przykład przeciwników wsadzać do więzienia, tam pani socjalistka, ale my tego nie robimy. Musimy po prostu naszych braci dyskutować, nawracać i taka jest nasza wiara. To jest trudna wiara, ale nie możemy nikogo wsadzać, a prawo w każdej dziedzinie, od kosmosie, w każdej dziedzinie musi być respektowane. To jest rzecz naturalna i jeżeli ktoś chce złamać prawo, to nie może tego robić. I ja się dziwię, dorośli ludzie, prawo musi zawsze być, bo bezprawie to jest tak, najgorsza rzecz. Ale to troszkę podjąłeś nowy temat. Może wróćmy do tego fenomenu, o którym akurat Jean-Michel Jarre nie nawiązywał do wiary, nie wiem, zresztą czy on jest człowiekiem wierzącym, ale tu powiedział dobre, takie ciekawe zdanie, bo znalazłem to, był tygodnik do rzeczy, ten wywiad w nim przeprowadzony. Otóż takie zdanie, że zawsze byłem pełen uznania dla waszego kraju, dla duszy Polaków i ich odwagi. Polska się zmieniła, jest obecnie jednym z prężniejszych krajów w Europie. Myślę, że wiąże się to z faktem, iż ten kraj tak wiele przeszedł. To takie szczęście w nieszczęściu, że było tu tyle tragedii. W Polakach wytworzył się instynkt przetrwania. Tę energię macie sobie do dzisiaj. No właśnie. I dziękuję bardzo panie Januszu, bo pan Janusz się w tym momencie rozłączył, ale nas słyszy. Proszę bardzo, kolejny telefon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. I ja do cytatu, jaki ksiądz Janusz, prawda, przybliżył nam, jeżeli chodzi o postać osoby spoza Polski, czyli pana Michela Jarra, chciałbym zwrócić uwagę właśnie na inną osobę spoza granic Polski, mianowicie swego czasu, nie wiem, czy on dalej jest prezentowany, czy dalej jest w Polsce, pan Stephen Müller, taka sympatyczna postać, pan i po prostu jest on autorem książki pod tytułem Polska da się lubić. Mój prywatny przewodnik po Polsce i o Polakach. I jeżeli ksiądz pozwoli, pewien nieduży fragment ze wstępu właśnie chciałbym w kontekście dzisiejszego tematu przybliżyć nam tutaj na antenie. A ja nie waham się powiedzieć, Polska da się lubić. Zamierzam w tej książce dowieść, że Polacy mają największy skarb na świecie. Nie chodzi jednak ani o twardą walutę, ani o nowoczesne uniwersytety, ani o piękne zamki, ani o wyśmienitą kuchnię, ani o piękne krajobrazy. To jest lepsze w Szwajcarii, w Stanach, w Anglii,
we Francji albo we Włoszech. Mnie chodzi o polską duszę lub, mówiąc bardziej nowocześnie, o polską mentalność. Nigdzie nie znajdzie się równie ciekawej mieszanki. Moja książka rozwiewa wszelkie wątpliwości. Nawet nie trzeba jej całej przeczytać, żeby mi uwierzyć. Ja myślę, że ten właśnie wspaniały taki wstęp, część tego wstępu, który napisał człowiek, który poznał w pewien sposób język polski, starał się właśnie, i on dosyć dobrze ten język polski opanował. I poznając naszą kulturę, naszą mentalność, doszedł do takich wniosków. Ja myślę, że to, o co ksiądz pyta, to właśnie wynika z tej naszej takiej właśnie mentalności życia w wolności właśnie, że dostrzegali to obcokrajowcy właśnie z gruntu niemieckiego, chociażby pisarz Adam Asnyk, to był pochodzenia niemieckiego, on miał inne nazwisko i nastąpiła zmiana jego nazwiska. I pewien badacz Arctowski miał wcześniej nazwisko bodajże Arct, więc ja myślę, że to takie przechodzenie właśnie na obszar właśnie mentalności polskiej i ta nasza, to bogactwo takie wewnętrzne, jakie właśnie mamy, umiłowanie do tej wolności i wciąż walczymy o tę wolność jako naród, prawda, przez setki lat, aby i tej wolności w końcu, żeby ją zawsze obronić, prawda. W naszym hymnie jest, że marsz do Dąbrowski i tam dalej jest przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami, czyli będziemy u siebie i będziemy Polakami. To jest nasza ziemia, to jest po prostu, my chcemy być u siebie, chcemy być niepodlegli i myślę, że ta mentalność i w jakiś sposób jest to takie wnętrze, jakie w tych naszych, prawda, sercach tkwi, że właśnie takie postawy tych ludzi z zagranicy, właśnie jak pana Michela Żara, jak właśnie ten przykład też mój, pana Stefana Millera, pokazują właśnie, że ci, którzy się nam przyjrzą, zobaczą, że jesteśmy tak wewnętrznie, pięknymi ludźmi. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem. Dziękuję, panie Deuszu. Oczywiście z panem się zgadzam. I tutaj możemy dopisać na tą taką listę, prawda, wiara, tradycja i ta polska dusza, która jest charakterystyczna zresztą tak wielu ludzi wybitnych właśnie w tym czasie, że to wypłynęło, wykwitło, kiedy nie było Polski, chociażby artyści wyglanascy i tak dalej, to się zaborowi oni bardzo mocno, Mariana Skłodowska-Curie i tak dalej, przyznawali się, że są Polakami i w ten sposób przypominali, że Polska istnieje poprzez właśnie ludzi, poprzez obywateli, poprzez osoby, poprzez jednostki. Dziękuję panu bardzo, Tadeuszowi, i za chwilę kolejne jeszcze, jak myślę, telefony w naszej rozmowie. Zaszum nam Polską, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad Katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony, gdzie wrzą Polską chorągwią nadziei, co dzikie pola
queridos jóvenes, tenemos encuentro marcado en la próxima Jornada Mundial de Juventud, en el año 2016 en Cracovia. Papież Franciszek zaprasza nas na Wielkie Święto Młodych do Krakowa. Are you ready? My jesteśmy gotowi towarzyszyć Wam w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Spotkajmy się w drodze na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Już w niedzielę o 16 na antenie Radia Maryja. I mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Niech będzie posłuchał mnie Jezus Chrystus. Na wieki wiekowanym. Mariusz Zamościa. Proszę Ojca, Ojcze, to taki temat, co prawda wypowiedź tego człowieka z zagranicy, że Polacy są, tak odbiera Polaków, prawda, że przez te doświadczenia... Polaka wytworzył się instynkt przetrwania. Wy tak, może tego nie dostrzegacie, bo trawa jest zawsze bardziej zielona, gdzie indziej. To jest takie ciekawe. Tak, ten instynkt przetrwania właśnie, ja tutaj nic innego nie widzę, jak tylko właśnie zakorzenienie w chrześcijaństwie, bo no tak to bywa, bo tutaj no, trochę trudno powiedzieć, ale sama świadomość istnienia bytu, sama świadomość swojego istnienia bytu, swojego bytu jest właśnie świadomością nie tylko wyłącznie, prawda, przez jakby człowiekowi przez wyższą, po prostu wyższą instancję, wyższą moc dana. I tutaj ten instynkt przetrwania jest, tak my nieraz mówimy, że Polacy są niepokorni, prawda, ale to nie to, że nie są pokorni względem Stwórcy, względem tego, kim są i jak pojmują Boga, tylko niepokorni względem świata i to się właśnie światu nie podoba, ale to też budzi nawet i pewnie i podziw dla Polaków, dlatego że no ta świadomość jest obecna i Polak jest taki trochę przewrotny, taki trochę niepokorny, taki w tym dobrym słowa znaczeniu niepokorny właśnie wobec świata, bo tutaj, no tutaj trudno byłoby powiedzieć, bo tutaj takie pięć rzeczy się, jakby pięć punktów, które stanowią o człowieku, po prostu, no one stanowią tożsamość człowieka, prawda? Ale takim właśnie tym, bo jeszcze my musimy powiedzieć, że na świecie wszyscy ludzie są, trochę wiedzą, prawda, o swojej świadomości, dlatego że człowiek jedyne stworzenie na świecie, które jest świadome swojego bytu. Po prostu zwierzęta tego nie mają. I tutaj też jest ta świadomość światowa. To jest ten piątym, takim nawet szóstym punktem o świadomości człowieka stanowi to, że rozum potwierdzony rozumem, to jest ten szósty punkt. Rozum potwierdzony przez rozumem, zaprezentowany przez rozum, i jakby z głębi tego, ja teraz się nie potrafię wyrazić, z głębi tego jeszcze ta jedna pieczęć, prawda, wychodzi też przez jakby przez rozum, nie? I to mamy ten szósty punkt, czyli rozum potwierdzony rozumem, to jest ten jeden szósty, zatwierdzony przez rozum i zapieczętowany rozumem, jest to też świadomość istnienia, ale świadomość istnienia tego światła, które jakby człowiek właśnie na tym świecie sam za siebie jest ojcem i wykorzeniony z ojca. To jest właśnie ten trzy szóstki, to jest właśnie ta światłość jakby rozumu bez ducha tego Bożego jest właśnie tym Lucyferem. I tutaj właśnie ta walka się toczy między tym właśnie, co powinni mieć Polacy, to ja czy nie raz widzę, że Polacy to mają, że rozum potwierdzony przez ducha, w duchu zapieczętowany duchem i właśnie to stanowi o polskości, to stanowi właśnie o to, że my wiemy, kim jesteśmy, dlatego na świecie wojna z chrześcijaństwem będzie trwała, bo po prostu chrześcijanin nie poddaje się temu, co jest przeciwne człowiekowi. I to jest naturalne, to nawet jeżeli człowiek tego nie rozumie, pojmuje rozumem, to intuicyjnie wyczuwa, że nie można nad takim człowiekiem po prostu nieprawej władzy stanowić. I dlatego jest ten też silne, właśnie my tu mówimy o przetrwaniu, jest ten silna moc przetrwania, ale to jest też
ta nawet intuicyjne wyczuwanie, że po prostu tego się nie robi, tego nie można robić, tego nie można poddać. No i ten instynkt przetrwania, bo słowo instynkt znaczy coś, co do końca nie jest nawet i jakoś przemyślane, nie ma na to recepty, natomiast o to jest, prawda? Ktoś ma instynkt tak. Głowcy, instynkt poszukiwacza, jakiegoś tam naukowca i tak dalej. I druga sprawa, to co pan powiedział, nie wiem, czy pan pamięta, to jest spotkanie z Lechem Dokowiczem, człowiekiem, który spotkał w życiu właśnie szatana, nawet wcielonego, i potem się wyzwolił spod jego mocy i opowiadał właśnie, jak uciekał z Niemiec, to będąc w pociągu na terenie Niemiec czuł wielki niepokój i czuł, że ten blisko gdzieś te jakieś takie nękania złego. Nagle jakby tak, nie wiem, przysnął, czy wszystko się uspokoiło, nie wiedział, co się stało. Okazuje się, potem mówi, że pociąg wjechał na teren Polski, czyli ta ziemia, można powiedzieć, omodlona, pokropiona tą wodą, mamy procesję Bożego Ciała, mamy kapliczki, prawda, mamy to, że ludzie tam żyją wiarą, więc to jest to, to są takie konkretne ślady, to nie jest tak, że my sobie tak, a tak się modlimy, tak sobie chodzimy z tym Panem Jezusem w Konstancji, prawda, czy jakoś tam sobie te święcimy pola, nie, to wszystko jest bardzo ważne, to wszystko tworzy nie tylko tradycję, jakąś, czy nawet jakiś wymiar kulturowy, ale to jest bezpośrednio żywa wiara, która nas także i chroni i jednoczy. To bardzo ważne, co pan Dariusz właśnie zauważył, że tutaj zło nie jest teoretyczne, zło nie jest jakieś tam, prawda, gdzieś tam tylko w jakichś wspomnieniach świętych opisane. Tutaj ono zły działa, chodzi, wędkę zapuszcza wszędzie, żeby złowić człowieka. Tak. No właśnie. Dziękuję bardzo, panie Dariuszu, pozdrawiamy gorąco. I zagramy coś, co pan lubi, czy wybierzemy coś. Może tak. nie bój się, co? Zespół. Niech ojciec wyjdzie. Sweet Combo, bo Sweet Combo. No. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze, witamy, kto jest z nami? Tutaj Leszek z Wrocławia, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radio Maryja. Kłaniam się. Ja tutaj chcę podać taki przykład z własnego doświadczenia, kiedy byłem na kursie języka łużyckiego w Niemczech, to jest niedaleko za naszą zachodnią granicą. Tam jest taki naród łużycki, naród słowiański, mają własny język słowiański, łużycki i w Budziszynie są organizowane właśnie kursy tego języka. Tam przyjeżdżają ludzie z całego świata, uczą się i poznają kulturę tego narodu, właśnie jak ten naród tam przetrwał w ogóle, bo on stanowi właściwie 1 promil całej ludności państwa niemieckiego. No ale to jest taka ciekawy temat, ale może na inny raz, ale to jest taki wstęp, bo o co chodzi, że na tym kursie był też Francuz, który właśnie studiował języki słowiańskie i również świetnie znał język polski. I on, tenże Francuz, tam wynikła jakaś taka, to jakiś problem z czymś, on miał jakieś inne podejście niż Polacy, bo Polaków tam było kilku. No i tak, nie wnikając w szczegóły, ale on to w końcu zdenerwowany powiedział, a wy Polacy to musicie zawsze robić po swojemu. No i tak się właśnie tak zastanawiam, że dlaczego my właśnie, jeżeli uważamy, że mamy rację, prawda? Przykładowo teraz, pani premier jak tam dzielnie nas reprezentowała w Brukseli, no bo cóż, jeżeli uważamy, że mamy rację, i jesteśmy o tym przekonani, no to brońmy tej racji i nie dajemy, że tak powiem, jak inni premierzy czy tam prezydenci innych państw właściwie handlują, honor chowają do kieszeni i że tak powiem, stosują różne handle polityczne i inne, również że tak powiem, przykładowo w stosunkach z Rosją, gdzie, prawda, no, za jakieś tam korzystne warunki sprzedaży gazu czy czegokolwiek innego, no po prostu honor chowa się do kieszeni, że tak powiem, prawa człowieka, mimo że głośno się o nich mówi, no to kiedy można stracić parę groszy, prawda, no to już się przestaje mówić o prawach człowieka i tak dalej. Natomiast Polacy, czasem ludzie z zagranicy mówią, że są tacy dziwni, bo oni jakoś tak zachowują ten swój honor i przywiązanie do jakichś takich wartości, na poważnie przywiązanie, bo prawda, to mówienie w Unii Europejskiej o tam jakichś dziwnych wartościach europejskich, nie wiadomo dokładnie jakich, no to też właściwie jest tylko takie, to jest tylko taka pusta gadanina, prawdę mówiąc, no bo tak naprawdę to kiedy chodzi o rozmowę przykładowo czy z Rosją, czy z Chinami, no to wtedy jakby nagle te wartości europejskie przestają istnieć, prawda? No więc myślę, że to też, ja bym się tutaj przychylił, tak jak przedni słuchacze. No cóż, nasza wiara, no w końcu nasza wiara od samego początku państwa polskiego, ta wiara daje nam jakąś i siłę, i nadzieję, i tą siłę właśnie do przetrwania. No i co tu dużo mówić? No to jest chyba największa taka siła, i w końcu chyba większej na tym świecie nie ma. I na tamtym zresztą też. Dlatego właśnie przy każdej rocznicy, tak? Teraz, bo no, 50 lat temu wiadomo, że państwo komunistyczne chciało zawłaszczyć te symbole. Dzisiaj tak. Możemy mówić, że początek to był chrzest Polski, czegokolwiek. Oczywiście, no przecież starsi pamiętają, że w roku 1966 to państwowe obchody polegały na tym, że to jest tylko początek państwa, prawda? Natomiast główny ten motyw i istota to był ten chrzest, to przyjęcie chrześcijaństwa. Wtedy ta Polska jakby się wynurzyła z tak zwanych mroków dziejów. Tutaj jeszcze kończąc, zakończę tak trochę tym, co zacząłem. Otóż również ci Łużyczanie właśnie, również mówi się, że przetrwali dzięki wierze katolickiej. No bo tam, gdzie na obszarach, gdzie ci Łużyczanie przeszli tam pod różnymi wpływami na ten obrządek ewangelicki,
to tam właściwie to tam już niewielka tylko grupka mówi w tym języku słowiańskim, łużyckim. Natomiast tutaj, tam w okolicach Budziszyna, prawda, to jest kilkadziesiąt kilometrów za Zgorzelcą, na zachód od Zgorzelca, no to tam już jeszcze ta wiara jest żywa i tutaj tak jak ojciec tutaj mówił o tym, że w Polsce święci się te pola, prawda, są procesje, również na tych Łużycach tam wokoło Budziszyna też są procesje, też święci się pola, ta wiara jest żywa, zresztą sam byłem na takiej mszy w kościele w Radworze, to właśnie tam człowiek się tam, Polak się czuje tak jak w Polsce na takiej mszy. No język zresztą też to jest blisko spokrewniony z językiem polskim. No to tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję za bardzo. Uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo, halo? No, halo. Proszę bardzo, jest pan na antenie, słuchamy. Tylko coś by, nie wiem, zasięg nam pada. Ja widzisz bliżej okna i bliżej ust, dobrze? Już słychać lepiej, tak. Proszę bardzo. Słuchamy pan. Tożsamości narodowej o tym patriotyzmie. To mi się nasuwa tylko, prawda? A kto mówi jeszcze i skąd się... A, Krzysztof. Z Polski. Tak. Zmobilizuję naszą... No bo panie Krzysztofie, ten wywiad z Michelem Żarem, on tak powiedział, że w nas jest taki instynkt przetrwania, który on podziwia, że on się wytworzył w nas właśnie poprzez to, że u nas, no można powiedzieć, że to jest takie kontrowersyjne, ale było to szczęście w nieszczęściu, że było tyle takich przeróżnych tragedii, no wiadomo, zabory, wojny, przeróżne tutaj sytuacje. Tak, ja to słyszałem. Znaczy, to mi się po tym nasuwa, że my te niektóre wojny to pięknie wygrywaliśmy, ale katastrofalne pokoje zawieraliśmy, prawda? I tam, gdzie walczyli ludzie, tam wybraliśmy wygrać, a tam, gdzie się wcinała polityka, tam przegrywaliśmy zawsze. Nie wiem, czy to jest takie zdanie na waszych szatów. No to zaczęło się od Grunwaldu. Bitwa wygrana, prawda? A potem właściwie pokój, no... Trzeba było długo czekać i nie za ciekawy był ten pokój podpisany. W tej chwili ciężko szczegółowo mieć na czymś opierać, to tam sobie odczyta jako ciekawostki w tej chwili już tylko, prawda? Ale zawsze pokoje zawieraliśmy na warunkach, nawet na warunkach złych, o tak to jeszcze w sztucie, prawda? Lub
no, pokoje zmieniały nam zwycięstwo, bicie, porażkę, o tak, na papierze, się ujmując, ale jeżeli chodzi o ten nasz charakter, tą tożsamość narodową, to jest, nie wiem, to jest moje zdanie, że w momencie, kiedy na coś na głos to, tak? Coś pan się przemieszcza? Tak, zatrzymam się, teraz będzie mam nadzieję lepiej. Że póki mamy świadomość tego, że mamy ojczyznę, prawda? Tak. To wtedy jeszcze potrafimy, może inaczej, taki przykład. Bo, jeżeli mieszkamy w bloku spółdzielczym, to jest nieczyje, prawda? Więc ludzie najczęściej się odnosi do tego, no coś tam się psuło, coś było nie tak, no ale co, bo to nie moje. Jeżeli mieszkamy w domu, jednorodzinnym dbamy o to. No i czasem wybieramy sobie nasze władze, prawda, które powinny nas wspierać w przekonaniu, że to jest nasza ojczyzna, że to, że my nie jesteśmy, ja się nie chciałbym tu opinii politycznej wyrażać, ale że my nie jesteśmy obywatelami świata, tylko my przede wszystkim my jesteśmy Polakami, którzy oczywiście zajmują jakieś miejsce na świecie, ale my jesteśmy Polakami, tu jest nasze, no tu jest nasze miejsce, tak? No właśnie, to jest... Pan, proszę bardzo, bo patriotyzm, mówimy też patriotyzm gospodarczy, teraz takie modne słowo. No tak, no jeżeli nasze władze, no ja patrzę podatki w Polsce, prawda, to możliwość wniesienia działalności poza granicę kraju, że w Włotanie, jeżeli ktoś już naprawdę dużo zarabia. Ale jeżeli ludzie uszczycą naszej władzy, najpierw mówią, że chcą dużo dobrego zrobić, później, no teraz o tej Panama Papers bodajże, tak to nazwali, tak? Tam, no, później słyszymy, że taki pan, który naprawdę chce dużo dobrego, jeden czy drugi, który naprawdę chce wszystkiego dobrego dla ludzi, którzy tu mieszkają, okazuje się, że on uciekł z podatkami. Mimo, że z tych dóbr, które tu są na miejscu, korzysta. Tak? No tak. No teraz mówię, nie słyszałem o tych faktów o naszej obecnej władzy. Tu pan mówi znaczy, władza ogólnie. Może nie to, że o obecnej, bo teraz to mamy... No bo jednak patrzę, to co fakty, to nowa zmiana. To polowanie u nas na czarownicę. Po prostu jest dużo ludzi niezadowolonych i wszystko się nie podoba. To, że pani Szydło mówi, że na to się nie pozwoli. To się może komuś nie podobać. Ale my rok temu, nie chciałbym nie politycznie wyrażać, ale rok temu wszyscy opowiadali, jak to Orban, to premier bodajże, tak? Tak jest. No przecież głosy szły no zewsząd. Jaki to jest zły człowiek, jaki niehumanitarny, no nie będę powtarzał słów, jakich można się było doczytać. Nagle się obudziła reszta i Orban już nie jest zły. On po prostu dba o własnych ludzi. Oczywiście i pan premier ma prawo mówić w mocnych słowach, bo ma stanowisko, które ma zapewnić pewność państwa, prawda? I spokój społeczeństwa i dlatego przyjęła obowiązek konstytucyjny kierowania polską gospodarką, polskim rządem i koniec. Tak. A my u nas słyszeliśmy często, że takie są obecne standardy. Nie będę nazwisk z poprzedniego rządu, że nie pamiętam już do końca, aczkolwiek z autora tych słów pamiętam, że takie są teraz standardy. No, moim zdaniem przede wszystkim standardem jest to, że ja przyrzekałem służyć narodowi. Prawda? A nie standardem jest to, że właśnie mówię co innego w restauracji. A standardy, bo tu muszę powiedzieć wcześniej o tym fundamencie, o skalę, o której mówił papież Benedykt. Dlatego, że to jest takie moje wrażenie, że poprzez takie dziwne, takie prozaiczne wydawałoby się nieważne działania, czyli no zamiast wszystkich świętych tam jest Halloween przyciągane. Przepraszam, co to jest Halloween? Tak. I powoli są zaszczepiane różne dziwne rzeczy. Zimowa przerwa świąteczna, prawda, wiosenna, święta wiosenne, tak się mówi. Znaczy, ja, no po prostu ludzi jest szczepiane inne spojrzenie na rzeczywistość. I my tego nie widzimy, większość ludzi niestety tego nie widzi. One odbierają coś naturalnego. I to jest moim zdaniem ta skała, nasza świadomość. Skąd my jesteśmy, skąd my się wywodzimy i dzięki czemu przetrwaliśmy zabory. Że tu nie da się ukryć, że gdyby nie Kościół, to byśmy tej tożsamości nie mieli, prawda? I do czego zmierzam? Że my się potrafimy budzić, tylko jest potrzebny, my jako naród, potrafimy się budzić. Tylko
każdy naród musi widzieć, że ma o to walczyć, prawda? I nam jest potrzebny też ktoś, kto pokaże nam, że jesteśmy narodem i że to jest nasze. I też kto innym narodem. No, ktoś z tego zewnątrz pokaże też, że to jest nasze, że my jesteśmy we własnym domu. Własnym domu. I w momencie, kiedy świadomość, będziemy mieli świadomość, że jesteśmy we własnym domu, ten dom jest nasz, a nie standardów, jak to wtedy się budzimy. Ale jeżeli nie będzie po co, no to... Nikt go nie będzie podpalał wtedy specjalnie, chyba nie duży. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrej drogi dalej. Ja faktycznie dojechałem, zatrzymałem się, tak słuchając... No widzę, właśnie młody człowiek po głosie. Taki młody to nie wiem. Młodość jest przynajmniej do 50 lat, myślę. No ludzie są młodzi wiecznie, tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszamy jeszcze kiedyś na antenę. Wszystkiego dobrego. Bo potem też, jak mówiłem, chciałbym powtórzyć homilię bardzo ważną, piękną, którą wygłosił ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Ale mamy jeszcze telefon, bardzo proszę, słuchamy. Można już mówić? Tak, można mówić. Witamy kogo i skąd. Szczęść Boże. Proszę Państwa, przede wszystkim ja nie słucham od początku, więc może nie wiem, czy zabiorę głos na temat, ale tak z tego, co słyszałem w rozmowach, może mi się uda trafić. Otóż czy pan się zgadza ze zdaniem Michela Żara, że Polska, w Polakach wytworzył się instynkt przetrwania poprzez różne trudności, które nas dotykały, to było szczęście w nieszczęściu dla nas? Dobrze. Tak, no więcej tak odebrałem, że taki temat jest. I właśnie chciałem kilka takich uwag rzucić, bo w większości tych wypowiedzi, które słyszałem ostatnio, to się tak przebija taka, jakby to powiedzieć, generalna nutka, że no my mamy pewne cechy takie pozytywne, na przykład ten instynkt, powiedzmy, przetrwania i tak, i inne takie umiłowanie do wolności, powiedzmy, inne jeszcze cechy. I to wszystko jest przedstawiane w sensie pozytywnym. No to na pewno jest pozytywne, ale z drugiej strony można też popatrzeć na to inaczej. Na przykład, jeżeli my weźmiemy pod uwagę to, że Polacy się, powiedzmy, budzą, kiedy jest niebezpieczeństwo, prawda, czy jednoczą się, mają to umiłowanie wolności i następują te różne zrywy, kiedy jest potrzeba,
to my sobie powinniśmy zadać pytanie jako Polacy, czemu to tak jest, że w ogóle musimy być w takiej sytuacji, że trzeba się zrywać, że trzeba powiedzmy się tam poświęcać w pewnych sytuacjach, prawda? Czy nie można by tak prowadzić, powiedzmy, polityki czy państwa w ogóle, żeby to nie było konieczne, tak jak inne państwa? Ja rozumiem, że tam jest pewna sytuacja geopolityczna, która nam nie sprzyja i tak dalej, ale wiele krajów jest w takiej sytuacji i takiej potrzeby nie ma. I ja, no, nie wiem, czy ojciec prowadził rozmowy niedokończone dwa dni temu. Ja chciałem zwrócić może konkretnie, jakie my popełniamy błędy w swojej polityce, na taki wątek, który pojawił się w rozmowach niedokończonych, kiedy występował, nie wiem, dzień albo dwa temu chyba wiceminister obrony pan Misiewicz. I ja zadałem mu takie pytanie, proszę ojca, nie wiem, czy ojciec, może ojciec nawet prowadził. Nie, 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 to nie ja. Nie ojciec. Ale ja zadałem takie pytanie panu ministrowi. Otóż tak, zapytałem się go, czy, bo Polska się w tej chwili stara o rozmieszczenie baz NATO i wojsk amerykańskich, w ogóle wojsk natowskich na terenie Polski. Ja zadałem takie pytanie, czy on może mi odpowiedzieć na takie pytanie, że czy umowa, która będzie dotyczyła rozmieszczenia tych wojsk, będzie zawierała taką klauzulę, że żołnierze, szczególnie amerykańscy, ale w ogóle państw zachodnich w szczególności, którzy będą stacjonować w Polsce, będą poddani polskiej jurysdykcji, jeżeli popełnią przestępstwa, powiedzmy, cywilne na terenie Polski. I dostałem taką odpowiedź, że oczywiście, proszę pana, przecież to nie jest, to nie będzie jakieś eksterytorialne rozmieszczenie wojsk, wobec tego na pewno będą podlegać. I ja byłem trochę zdziwiony, proszę ojca, tą odpowiedzią, bo mi to na tyle, na ile ja znam sytuację, bo ja mieszkam na stałe poza granicami Polski, mi to powiedziało, że to jest człowiek, który nie zna realiów. Ja go nie chcę tu krytykować oczywiście, bo ja tego nie mówię w sensie krytyki, tylko po prostu stwierdzam fakty. Otóż dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja kiedy słucham, powiedzmy, wywiadów w mediach amerykańskich, to kiedy dochodzi do rozmieszczenia wojsk amerykańskich w innych krajach, zawsze jest warunek, że wojska amerykańskie nie będą podlegać jurysdykcji cywilnej w danym państwie, bo albo tak będzie, albo po prostu nie przyjadą. I teraz jeżeli minister polski odpowiada mi, że tak na pewno będzie, to ja wiem, że on po prostu nie zna faktu. No ale dobrze, no ale co się stało takiego wielkiego? No cóż, ja bym powiedział tak, że ja bym odpowiedział może bardziej, że żandarmeria tutaj, bym powiedział, zawsze jest odpowiedzialna za... Ma, nawet polski żołnierzy ma prawo aresztować, czy sprawdzać żandarmerię, jeżeli są w mundurze, prawda? Tak, ja rozumiem. Mhm. Tylko jeżeli to są, jeżeli popełnią przestępstwo cywilne, to powinny... No wiem, tylko że jaki to ma do tematu Polski, Polacy mają instynkt przetrwania, a dlatego, że się minister pomylił. No to przecież nie, pan, jest to jak z Tokio do Krakowa, prawda? Po co takie... Nie, no... Taki obraz robić. Tyle bo tutaj jedna z poprzednich osób powiedziała, że powiedzmy... Nasze były wojny, pewne wojny były zwycięskie, ale potem nasze negocjacje, czy zawieranie pokoju miało wiele do życzenia. Mhm. I tu jest po prostu chyba podobna sytuacja. Nie, jaka podobna, to jest tylko przejęzyczenie się, może do końca nie zrozumiał pytania i to nie jest jakiś problem wielki. To nie było jakaś, żeby powiedział, że to jest jakiś tam błąd kardynalny, czy jakiś tam, co to za problem? No, znaczy to jest problem, bo proszę ojca, bo jeżeli jest popełnione przestępstwo... No jaki problem? To jest pytanie hipotetyczne, nikt jeszcze nie poprawił. Nie, to proszę ojca, właśnie chodzi mi o to, że to nie jest pytanie hipotetyczne, bo Stany Zjednoczone mają wojska rozmieszczone w 132 krajach świata. W żadnym kraju nie podlegają za przestępstwa cywilne jurysdykcji danego państwa, bo to jest po prostu ich warunek rozmieszczenia wojsk. I ja przebywając na przykład w Japonii między w latach 80 do 84, to były ogromne problemy na Okinawie, dlatego że tam były częste gwałty przez żołnierzy. No wiem, a to już nie zakładajmy, że będą żołnierze amerykańscy, proszę pana. Mamy inny temat, będą gwałcić Polki i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie porządek, a tutaj akurat pan minister tego powiedział, nie inaczej, więc być może do końca nie miał świadomości, że się tak może pomyliło, może się coś zmieniło, nie wiem. W każdym razie to nie jest aż tak ważna, aż taki ważny problem. Dziękuję panu bardzo. Wysłuchajmy homilii, którą wygłosił
ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga w Trzebiatowie. Była to szczególna okazja, tam właśnie dzisiaj transmitowana właśnie poprzez Radio Maryja. Posłuchajmy jeszcze raz. Nigdy ja ciebie, ludu, nie rzuciła. Nigdy ci mego nie odjęła lica. Jam po dawnemu, moc twoja i siła, Bogu Rodzica. Powracają nam te słowa przypominane przez księdza biskupa Józefa, naszego poetę i kaznodzieję, proroka naszego czasu, wydobywane ze skarbca polskiej poezji i z serca polskiej kultury i z serca polskiej modlitwy. Ożywają nam te słowa szczególnie tutaj dzisiaj, gdy przywołujemy i tę rocznicę 150. wprowadzenia tego wizerunku do tej świątyni i tę rocznicę ustanowienia sanktuarium, a była wtedy 50. rocznica oddania się Polski niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny i 10-lecie łask, które tutaj są uzyskiwane i wymodlone przed obrazem Maryi, już przyozdobionej koronami przez Kościół Święty. Ale przywołując te słowa, sięgamy dużo głębiej. Weszłaś, Maryjo, w dzieje ludzi, w dzieje ludzkości, w dzieje ludzi, ludów i narodów. Weszłaś wielką zapowiedzią zbawczą samego Stwórcy, daną Adamowi i Ewie w raju po ich grzechu, w tych słowach o niewieście, której potomstwo zmiażdży głowę węża i dzieci wężowych. Wchodziłaś w tę nadzieję ludu Bożego poprzez słowo proroków o dziewicy, która pocznie i porodzi syna. Weszłaś jako niepokalanie poczęta decyzją przedwiecznego i miłosiernego Pana, który cię na nowo ukształtował i dał światu, bezgrzeszną, przeczystą, niepokalaną. Weszłaś mocno w te dzieje ludzkości twoim osobistym wyborem, twoją deklaracją. Otom ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. I poczęłaś wtedy pod swoim sercem Syna Bożego, który stał się dzięki tobie Synem Człowieczym. Weszłaś w te dzieje poprzez ścieżki betlejemskie, ukazując, tak jak w tym obrazie naszym trzebiatowskim, narodzonego Syna twojego i swojemu oblubieńcowi Józefowi i mieszkańcom Betlejem i pasterzom i przybyłym z daleka mędrcom o królewskiej godności, ówczesnym elitom świata. Weszłaś w te dzieje poprzez uwagę daną służącym w czasie godów w Kanie Galilejskiej: uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. To ty spowodowałaś, że nastała godzina i nastał początek znaków, że objawił swoją chwałę. Weszłaś w te dzieje ludzi pod krzyżem, tak jak przed chwilą to medytowaliśmy, gdy z krzyża padły słowa: niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. I uczeń wziął cię do siebie i ty weszłaś do jego domu, do jego życia, do wszystkich jego spraw, do spraw jego umiłowanego ucznia pańskiego i do spraw wszystkich ludzi, którzy miłość ku Bogu mają w serce wpisaną. Weszłaś w te dzieje ludzi potężną obecnością i modlitwą w Duchu Świętym, jako królowa apostołów, jako oblubienica Ducha Świętego i jako matka Kościoła, wtedy, gdy apostołowie trwali w wieczerniku i gdy otwierali swoje serca, jeszcze nieporadnie, ale coraz bardziej skuteczniej, coraz bardziej szczerze, poddając swoje serce, myśli, wolę i życie pod tchnienie
pośrodku nich. Ty ich tej drogi uczyłaś. Ty byłaś im matką, matko Kościoła. To jest ta tajemnica Twojego macierzyństwa, Maryjo, zapowiedzianego u początków grzesznych dziejów ludzi, ale i dziejów zbawienia, odrodzenia, odbudowy. To są wielkie dzieła miłosierdzia Ojca i miłosierdzia Syna i miłosierdzia Ducha Świętego. Jako matka w tajemnicy macierzyństwa wobec Syna Twojego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, stanęłaś pośrodku dziejów ludzi i nastała nowa era, nowa epoka, nowy czas. I jako matka Kościoła stanęłaś na czele wielkiej procesji ludzi Bożego Ducha, idących pokolenie za pokoleniem przez świat, głoszących wielkie dzieła Boże, organizujących po Bożemu ludzkie sprawy, aby się stawały też bardziej ludzkie, gdy będą bardziej Boże. Weszłaś i w dzieje tej ziemi, i w dzieje naszej Ojczyzny, razem z przybyciem pierwszych misjonarzy, pod których dłoni, pochyliwszy się, Mieszko pierwszy, przyjmując chrzest, przyjmując z ich dłoni wodę chrzcielną, przyjął też całą tę drogę wiary, nadziei i miłości. Przyjął tę drogę z duchowości i z tej interpretacji szczególnej, wyjątkowej w ówczesnym świecie i w ówczesnym Kościele, danej środkowej Europie i Słowianom przez Cyryla i Metodego. Przyjął nie dlatego, że bał się tych idących od zachodu z tym nachyleniem bardzo instytucjonalnym, ale dlatego, że poczuł sercem wielką mądrość i potężną moc duchową tamtej interpretacji Ewangelii Świętej, która jest niezwykle ożywcza i która będzie ożywcza dla ludzi, dla świata. Ta interpretacja dzisiaj zwana personalizmem chrześcijańskim, w którym człowiek każdy jest podmiotem, jest mającym swoją wyjątkową godność dzieckiem Boga. Ma prawo do swojego życia, do swoich wyborów, do swojej wolności, do swojej autonomii, ale też i przyjmuje odpowiedzialność osobiście za swoje życie i za sprawy tych, wśród których żyje. To w tej interpretacji ewangelicznej, w ramach tegoż personalizmu chrześcijańskiego, podmiotem jest rodzina, małżeństwo i rodzina jako wspólnota podstawowa i doskonała, tworzona przez ludzi i tworzona dla ludzi, a jednocześnie wspólnota wiary, wspólnota życia duchowego. Ta rodzina od zawsze była oczywistą wspólnotą, która ma prawo i mieć swoją własność, i swój obyczaj, i swoje zasady życia gospodarczego, i swoją kulturę, i swój sposób modlitwy, i swoją codzienną praktykę życiową. Aż dziwne, że do dzisiaj nie potrafią najbardziej uczeni prawnicy zabezpieczyć tej podmiotowości odpowiednimi normami, chociaż kulturowo, społecznie, psychologicznie, ekonomicznie to jest oczywiste, a w języku prawniczym ciągle tego brakuje. To w tej interpretacji Ewangelii Świętej, którą Mieszko I zaprosił na naszą ziemię, także naród jest podmiotem, jest rodziną, jest wspólnotą, ma swoje doświadczenie i ma swoje plany i swoje programy. Ma swoje wzloty i może mieć swoje upadki. Ma swoje zadania przed Bogiem rozpoznawane i po Bożemu podejmowane wśród innych narodów, ale ma też i swoje codzienne przestrzenie odpowiedzialności za sposób życia i rozwiązywania spraw społecznych. Weszłaś, Maryjo, wtedy,
co potwierdza prastara pieśń, która i dzisiaj wybrzmiała, przypisywana już świętemu Wojciechowi, w starym słowiańskim języku, w mowie praojców naszych, do dzisiaj śpiewana, pieśń, która przez pokolenia stawała się duchowym sztandarem ojców, wojów, rycerzy, ułanów. A potem weszły inne pieśni, ale też ku Tobie, Maryjo, zwrócone. Weszłaś w polską ziemię, także w tych wielkich planach Bolka Chrobrego, który chciał w środku Europy budować jedność narodów, łącząc i Poznań, i Gniezno, i Kraków, i Kołobrzeg, i Wrocław, ale i Pragę, i Kijów, Wojciechową Pragę, i Kijów, na który patrzył 2000 lat temu święty Andrzej Apostoł i któremu błogosławił. To ku Tobie się też zwracali, jako ku Matce, Ciebie prosząc o wsparcie w tej drodze, gdy narody stają jak bracia, jak siostry, jak jedna rodzina narodów, by iść po drogach Ewangelii Świętej. Powróciłaś mocno i na tę ziemię, szczególnie w połowie X wieku, XI wieku, 100 lat po chrzcie Mieszka, gdy zachwiało się polskie państwo, gdy interpretacje z zachodu doprowadzane wprowadziły zamęt umysłowy i duchowy, gdy tak zwana rewolucja ludowa skruszyła struktury państwa, ale duch wtedy już się wyrywał ku jedności. Powrócił Kazimierz, zwany odnowicielem. Odbudował struktury i przywrócił także do symbolu praktycznie doprowadzone dzieło metropolii gnieźnieńskiej jako autonomicznej struktury